Przed materiałem mamy pytanie do was. Czy według was brak rosyjskich graczy poprawiłby stan matchmakingów i faceitów? Ciekawy artykuł 2 dni temu pojawił się w witrynie BUB. Sam tytuł już napawa przynajmniej mnie optymizmem. Bo szczerze mówiąc, najczęściej co chodzi o takich randomowych ludzi, to najgorzej grało mi się właśnie z Rosjanami. I pewnie jest jakaś tam część osób, które to podzielają. Cytując, Rosja chce zakazać CSGO, z czego cały świat się cieszy. Chodzi o negatywny wpływ na młodzież. Jak możemy się dowiedzieć, rząd w Rosji stwierdził, że niektóre gry mają zły wpływ na młodych ludzi. Chodzi tutaj zwłaszcza o produkcje, w których jest agresja, mechanizmy, które uzależniają od gry, no i do tego dochodzi jeszcze monetyzacja. Idealnie pasuje tutaj właśnie Counter-Strike, gdzie to w teorii mamy agresję, skrzynki, które uzależniają, aby otworzyć jeszcze jedną i tak dalej. Nieoficjalnie mówi się, że w Rosji zablokowany zostanie Fortnite, League of Legends czy też właśnie CSGO. Rząd stworzy taką listę produkcji zakazanych, a obywatele tego kraju będą musieli posiadać specjalne oprogramowanie, które im te gry zablokuje. Program blokujący te tytuły nie będzie jednak prawdopodobnie zbyt zaawansowany i w sumie BUB w punkt napisało, że obejście tego gracze znajdą zapewne instalując VPN-a. Szczerze, pomysł sam w sobie jest okropny i rząd nigdy w życiu do takiego stopnia nie powinien ingerować w czyjeś prywatne sprawy, ale w kontekście rosyjskich graczy na matchmakingach czy faceitach, pewnie dla całego świata przy tych zamkniętych kwalifikacji. Choć po cichu liczę też na Honoris i Siuchego. Ciekawy skład na te zawody wybrał Furlan, grał on w miksowej konfiguracji z Lemanem, Sheninganem, Discostarem i Sainem. Prawdopodobnie Ago wkrótce ogłosi, że cały ich skład ląduje na ławkę rezerwowych. I tak jeszcze a propos tych kwalifikacji, Iron Branch dokonali niesamowitego comebacku. Przegrywali 1-14 z Masonic, aby ostatecznie pokonać ich 19-17. Odświeżono ranking HLTV jak zresztą co poniedziałek i z pomocą jak zwykle przychodzi Siekiera, który ładnie to wszystko wypisał w kontekście polskich drużyn. Nine zaliczyło skok aż o 9 lokat i tym samym są już na 35 pozycji i już niewiele brakuje, żeby dostali się do top 30. Illuminar również dostali awans o 2 miejsca. Reszta formacji z naszego kraju zaliczyła spadek. Już jutro przed zespołem Permitty czeka prawdziwe wyzwanie. W BO1 zagrają przeciwko Furii na play-inach i IM Katowice. Mam nadzieję, że ich słabsza forma nie wpłynie na te konkretne zawody, na które przygotowywali się wiele tygodni. Pamiętajmy też, że porażka zepnie ich do dolnej drabinki, gdzie będą mieli jeszcze okazję dostać się dalej. Slotów na IM Katowice jest wiele, Permitta z pewnością jest w stanie to zrobić. Są oni już po Media Dayu, który nie ukrywają, był dla nich stresujący. W końcu po raz pierwszy zasmakowali w pełni profesjonalnego Counter-Strike'a od innej strony. Tak a propos jeszcze IM-a, to Pasza został zdecydowanie doceniony przez organizatorów tego wydarzenia i został uwieczniony na Hall of Fame Intel Extreme Masters u boku innych legend, takich jak chociażby Olfmeister. Wczoraj Cybersport opublikowało wywiad z najnowszym nabytkiem organizacji Anonymo, czyli Szperem. Stwierdził tam m.in., że raczej nie kontynuowałby swojej kariery, gdyby nie odezwała się do niego ekipa Innocenta. Do tego Grzegorz zdaje sobie sprawę z komentarzy, jakie widnieją na jego temat. Jednak według niego młodych graczy nie ma, bo gdyby jacyś byli, to oni zajęliby miejsce w Anonymo, a nie on. W końcu nie pchał się do tej drużyny na siłę. Do tego stwierdził także, że chętnie oddałby swoje miejsce jakiemuś młodemu, perspektywicznemu zawodnikowi, ale jest ich mało albo niczym się nie wyróżniają na tle pozostałych. Na koniec dodając jeszcze, że mam duże plany na rozwój młodzieży w naszym kraju po karierze, a potem prawdopodobnie zajmie się rolą trenera. Drużyna Pago zagra w finale Ligi Streamerów podczas IEM-a w Katowicach. W składzie znajdują się tam Siuchy, Dycha, MHL, Goofy, no i oczywiście Pago. Już dzisiaj o drugiego slota w finale walczyć będzie formacja Hypera i Luza oraz drużyna Saja, w której jest m.in. Snax. Niestety na stronie nie ma podanej godziny tego pojedynku. Centrum CSGO na Twitterze zrobił coś trochę innego niż zawsze. Stworzył on ranking polskich graczy na podstawie punktów Elo z Faceita. Niezaprzeczalnie najlepszy jest Dycha, który w dodatku jest na drugim miejscu w Europie. Drugą lokatę zajmuje Sobol z 38 pozycją w Europie, a top 3 zamyka Kadziu z PG Tourów. Już jutro o 19 będzie miał miejsce finał pomiędzy Francuzami z Team Falcons kontra Nine w ramach Omen WGR Challenge. Zwycięzca zgarnie ponad 9 500 dolarów. Dodatkowo po takiej wygranej zapewne Polacy jeszcze podnieśliby się w rankingu HLTV. Trzymamy kciuki. W CCT North Europe bezbłędnie okazali się zawodnicy Illuminar, którzy o bilans 3-0 zagrali przeciwko Nine. Udało im się to spotkanie wygrać i są już na ten moment w playoffach. Niestety w coraz gorszej sytuacji jest ekipa Leta z Cook, Snaxa i Frenda. Oni w tej chwili mają jedno zwycięstwo i dwie porażki na koncie. Jutro zagrają z Sinners o pozostanie w tym turnieju. Jesteśmy prawdopodobnie w momencie, kiedy to M4A4 i M4A1 są najbardziej zbalansowane w historii tej gry. Dowodzi temu fakt, że podczas Blasta nie było zdecydowanego faworyta i gracze używali zarówno M4 z Tumi,
zawodnikiem, jak i A4. Niestety przez problemy finansowe legendarny turniej Copenhagen Games nie odbędzie się. Ostatni raz te zawody miały miejsce w 2019 roku, później cały czas były odwoływane. Szkoda, bo akurat one często kojarzyły nam się z dobrymi występami Polaków z Virtus Pro. Niestety ostatecznie OG z Fikiem na pokładzie nie dostało się do Blast Premier. W ostatecznym starciu przegrali na ekipę Astralis, jednak o bardzo wyrównanych mapach. Niestety OG zagra jedynie w Spring Showdown. Rosyjska formacja Force jest bliska zakontraktowania nowego zawodnika, którym jest Resalt, czyli 17-letni zawodnik Akademii Virtus Pro. Xikos staje się oficjalnie nowym piątym graczem drużyny Blue Jays. Firma Valve na ten moment jest mocno krytykowana m.in. przez ich byłych pracowników za to, że nie przyłączyli się do akcji Black Lives Matter, czy też nie robili nic na rzecz różnorodności. Według ex-deweloperów jednym z większych problemów tej firmy jest to, że panuje tam nieefektywna kultura pracy. Valve stosuje stack ranking, czyli system oceniania pracowników w oparciu o ich zdolności. Podobno te oceny mają potem wpływ na podwyżki. Do tego kolejnym problemem ma być brak różnorodności. Na niektórych stanowiskach dominują biali mężczyźni, a widok programistki jest czymś egzotycznym. No i do tego też Valve nie chciało angażować się w akcję Black Lives Matter, przez co niektórzy twórcy zaczęli wycofywać gry ze Steama. Szczerze, ci byli pracownicy mówią takie bzdury, że głowa mała. Valve wybiera pracowników po umiejętnościach, a nie po kolorze skóry czy płci. Jakby zgłosiła się do nich uzdolniona programistka, uzdolniony czarnoskóry człowiek od animacji, czy ktokolwiek inny, to pewnie by go przyjęli. I takie podejście jest najlepsze. Ale niestety teraz panuje taka chora narracja, w której to umiejętności schodzą na dalszy plan kosztem różnorodności. O Jezus! O Jezus! Kogo jeszcze zabił tam na pierwszym? Co się stało w tej rundzie? Jeżeli chcecie znaleźć się w kolejnym zagraniu dnia, wystarczy, że podeślecie swoją akcję z naszego Discorda w zakładkę zagrania dnia. Link macie w opisie oraz komentarzu. A w tym materiale byłoby na tyle. Nie zapomnijcie o naszym kodzie na Keydropie, dzięki niemu wspieracie też nasz kanał. A no i standardowo wbijajcie na Discorda oraz zostawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami.